Czy ja ci się kiedykolwiek podobałem? No to ale... A przecież wiesz, że to jest maksymalnie seksistowskie, co teraz powiedziałeś. Ale czekaj, seksistowskie, czyli dyskryminacja kogoś ze względu na orientację seksualną. Wiesz... Poczekaj, definicja seksizmu. Non-stop lata w powietrzu, nikt jej nie zrozumie. Co w tym pytaniu było, jeżeli już to ono było autoseksistowskie? Bo wyraziłem ryzyko, że możesz powiedzieć, nie Jakub, nigdy. No przecież to jest absolutnie, zresztą dla was wszystkich, to jest absolutnie jasne, że kiedy idziecie ulicą, to nie oglądacie się za każdą kobietą, za każdym facetem. No ej, dlatego to było odrobinę seksistowskie. Tak? Każdego pytasz, kto ci się podoba i dlaczego, albo czy ja ci się podobam. Oczywiście, to pytanie mnie nie dotknęło absolutnie w żaden sposób. Czyli na które ty teraz pytanie odpowiadasz, bo nie wiem. No własne. A w którym momencie życia dokonałeś wyboru, czy to, że mężczyźni, a nie kobiety? No wiesz co, to w ogóle nie jest kwestia wyboru, natomiast żyliśmy w takich czasach, że poszukiwałem różnych rozwiązań i to też, przepraszam, nie będę o tym opowiadał, bo to jest poza granicą tego, co chcę pokazywać publicznie. No ale jak dziewczyny rzucały podczas koncertów Mafii, ja pamiętam, staniki na scenę, to ty byłeś speszony, mówiłeś, no w ogóle mi się to nie przyda. Nie, wiesz co, no... Moim zdaniem, kiedy artysta wychodzi na scenę, to ma to gdzieś w ogóle, co tam leci. Naprawdę? Serio. No, kiedy wychodzi na scenę aktor, to oddaje się sztuce aktorskiej. Kiedy muzyk, to powinien po prostu robić wszystko, co do niego należy. Oczywiście, wiesz, no, pewnie w rozwoju swojej drogi dzisiaj myślę o tym troszkę inaczej niż wcześniej. No. Natomiast, na tym polega rozwój. No i bardzo dobrze.